no to jest rozszerzenie agresywnej akwizycji eksperymentalnych medykamentów zwanych szczepionką na dzieci w wieku od 5 do 11 lat. I na koniec, szanowni państwo, bo to dla mnie dziś najważniejsza sprawa, o tym mówić chciałem w trybie wniosku formalnego, którego nie dane mi było wygłosić, cytując klasyka, wielkiego klasyka, który gościł w swoim czasie w murach Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, parafrazując: naród, który eksperymentuje na własnych dzieciach, jest narodem bez przyszłości. Naród, który najmniejszych, bezbronnych poddaje systemowi apartheidu sanitarnego, jest narodem bez przyszłości. Dziękuję bardzo.